Wilksa. I sędzia ringowy powinien to być Tony Wicks. Widzieliśmy go w szatni, gdy udzielał instrukcji obu rywalom. I uwaga! So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, from Hamburg, Germany, let's get ready to rumble! Przygotujcie się na wielkie grzmoty. Tak już krzyczy Michael Buffer od 30 lat. 400 milionów dolarów na tym zarobił na tym okrzyku. Kubrat Fuller na zawodowych ringach od 2009 roku. Jego bilans 20 zwycięstw, 11 przed czasem. Niepokonany. Pretendent numer 1 IBF. The undefeated Kubrat. The Cobra. Kubrat, Kobra Pulev i entuzjastyczni kibice bułgarscy. Kilka tysięcy przyjechało do Hamburga. I w czerwonym narożniku. Waga 111,5 kg, o pół kilograma mniej niż Pulev. 65 walk, 62 zwycięskie, w tym 53 przed czasem. Mieszka i walczy w Hamburgu, tak mówi Michael Buffer, no ale zaraz po walce w niedzielę wsiądzie w samolot do Nashville, gdzie czeka na niego narzeczona, która za dwa tygodnie spodziewa się dziecka. Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko. Doktor Stalowy Młot Władimir Klitschko, zanim widzieliśmy jego brata Witalia, mistrza świata WBC w zawieszeniu od 15 grudnia ubiegłego roku, mera Kijowa. Jest, no i jest Jonathan Banks, trener. Proszę Państwa, to jest 66. walka Władimira Kliczki na zawodowych ringach. 26. o Mistrzostwo Świata. 7. w Hamburgu. Tu właśnie w Hamburgu debiutował 18 lat temu i wygrał przez TKO w pierwszej rundzie z Mezą. 15 tysięcy marek zarobił. Teraz jego honorarium oczywiście zdecydowanie wyższe. 4,5 miliona euro gwarantowane. Pulev 1,5 miliona gwarantowane. Ostatnie uwagi sędziego ringowego Tony'ego Wicksa. To wygra. Przypominam, 17. obrona z rzędu Kliczki. Zdobył to Mistrzostwo Świata 22 kwietnia 2006 roku. Wygrał TKO 7. runda z Chrisem Bertem. No i odprawił 16 pretendentów, 12 przez nokaut, 4 na punkty. Do ostatniego gongu dotrwali tylko Supram Ibrahimow w 2008, David Kay w 2011, Mariusz Bach w 2012 w Hamburgu i Aleksander Powitk w 2013. Zaczyna się od spięcia, od przetrzymywania. Było bardzo gorąco. Na konferencji prasowej Pulev się nie zjawił. Zbojkotował tę konferencję, ponieważ nie wpuszczono jego ludzi z jego obozu. Umowa była taka, że ma teraz bardzo mocny prawy. Doszedł i klinczuje. Klitschko to samo robił w walce z Powietkinem. Wtedy nawet dziennikarze rosyjscy nazwali go Klitschko, bo tyle było tych klinczów Władimira. Lewy prosty, doping dla Pulewa. Dwa lewe proste doszły. No, bez żadnego respektu dla Kliczki zaczął Pulev. Kobra Konsa. No i znów Kliczko klinczuje. Chyba mało kto się spodziewał tego scenariusza pojedynku, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że Pulev jest bardzo niewygodny. No, lewy sierpowy Kliczki. No i zaczęło się niesamowicie. Jest, pokazuje, że może stać na jednej nodze, że może walczyć.
spodziewał się Pulew prawego krzyżowego, a tutaj następny lewy sierpowy i myślę, że jest to początek końca tego pojedynku. Oszołomiony jest, ale chyba zezwoli mu Tony Wicks na... Ale tu jest, ma w minutę 23 sekundy Klitschko na wykończenie roboty. Nie wyobrażam sobie, żeby tego nie zrobił. Ale, no proszę, proszę, tu każda sekunda działa na korzyść Pulewa. Musi teraz on klinczować, przetrzymywać. Jeszcze, jeszcze ma zamglone na pewno oczy i jest zamroczony Pulew. Ale teraz już jest lepiej minuta do końca pierwszej rundy. No tak, ale prawa ręka Pulewa bardzo nisko opuszczona. Po raz kolejny szansa na trafienie, trafienie lewym sierpowym przez Klitschkę. No, klincz, myślę, że czas 42 sekundy do końca pierwszej rundy. Jeśli wykorzysta to Klitschko, to będzie po walce. Prawy krzyżowy nad lewą ręką Pulewa. I uderzenie w tył głowy, no ale pokazuje Pulew, że Klitschko się obracał. Nie miał wyjścia, no teraz już chyba jest lepiej z Pulewem. Ale zaskoczył go Klitschko tymi sierpowymi. No ale jeszcze tak, widać konsekwencje ciosów Klitschki na Pulewie. Może opanuje sytuację do końca rundy. Minutowa przerwa powinna zmienić trochę obraz następnej rundy. No i pierwsza runda za nami. Dwa knockdowny. Ale się zaczęło, no wspaniale Klitschko. Jonathan Banks, w narożniku trener. Oto Ramin w narożniku Pulewa. Ależ z całym skrętem tułowia, całe ciało, nawet nogi zapracowały na ten cios. To pierwszy knockdown. I drugi, no to już nie taki czysty, ale już wcześniej był zamroczony Pulew. Nie może się doczekać walki Pulew. Jego narzeczona Andrea Teodorowa miała tutaj być. To największa gwiazda bułgarskiego pop muzyki, taka bułgarska Doda. Blondyna z silikonowym biustem, no ale wyjaśnił Pulew, że ona jest zbyt agresywna, zbyt krzykliwa i została w domu, ale obiecała mu, że jeżeli wygra dzisiaj z Klitschką, jeżeli zostanie mistrzem świata, to wyjdzie za niego za mąż. Wrócił Pulew do pierwotnego ustawienia. Dwa dobre lewe proste, teraz jest pytanie, czy po raz kolejny da się złapać na lewy sierpowy Klitschki. Pulew walczył na amatorskich ringach z czterema Polakami. Jego bilans jest 2-2. Przegrał z Łukaszem Zygmuntem, 2-9 w Salonikach. Przegrał z Aleksandrem Kuziemskim, 4-8 w Liverpoolu, no ale wtedy miał po 18 lat. No i wygrał z Grzegorzem Kiełzą 30-11 i wygrał z Krzysztofem Głowackim w Ustii 22-8. Klitschko też ma polski epizod, walczył w Gwardii Warszawa, 5 walk, 5 zwycięstw, 4 przed czasem, 1 na punkty, zarabiał wtedy po 150-200 dolarów za walkę. Pamiętam, że Paweł Strzecz opowiadał mi, że po tarczowaniu z nim drżały mu tak ręce, że nie mógł utrzymać szklanki herbaty. No teraz te 150-200 dolarów, co to jest przy tych jego zarobkach za walkę z Powietkinem? Dostał 13 300 000 euro. Tutaj 4,5 miliona gwarantowane, ale będzie tego dużo więcej, bo przecież jeszcze wpływy z transmisji telewizyjnych. Widać było, Jonathan Banks uspokajał Klitschko w narożniku po tej pierwszej rundzie. Widać to zresztą w drugiej, zachowanie Klitschki, który no, wyczekuje na ten dogodny moment do zadania albo prawego krzyżowego nad lewą ręką Pulewa, albo lewego sierpowego. Czyli taka w tej chwili próba ciągnięcia Pulewa w moment popełnienia błędu w ataku i wykorzystania tego. Zwód prawą po raz kolejny
próba ataku lewym sierpowym ze strony Władimira Klitschko. A teraz Pulev już widać, że doszedł do siebie po tych dwóch ciężkich knockdownach. Zdecydowanie lepsza runda dla Puleva. Słuchaj moich kolegów, komend, pokazuje Tony Wicks do Puleva. No tutaj sędzia ringowy bardzo szybko, by nie wkraczać w sytuację wtedy, kiedy zawodnicy są w klinczu, bo masę nieczystych ciosów w tył głowy, w tył pleców. No i zupełnie inny obraz walki w tej drugiej rundzie. 13 tysięcy widzów w O2 Arena. Narożnik Puleva. Mówi znakomicie po niemiecku. Doszedł lewy prosty Klitschki. Witali w jego narożniku Jonathan Banks. Wczoraj menedżer Bente ujawnił, że Klitschko podpisał kontrakt na 3 walki z HBO. Dziś pierwsza z tego pojedynku. W drugiej są 3 opcje. Spotka się ze zwycięzcą walki Wilder-Stivern albo ze zwycięzcą walki Chisora Fury lub z Bryantem Jenningsem. No ale najpierw musi pokonać Puleva. Pierwsza runda zaczęła się rewelacyjnie dla niego, wspaniale, no ale ta druga już bardziej wyrównana i teraz Kobra z Bułgarii, Konsa tym lewym prostym. Tak, dobre akcje ze strony Puleva. Ten lewy prosty jest dosyć skuteczny, próbuje blokować prawą ręką ten lewy prosty Klitschko i odpowiadać swoim lewym. No i tą prawą rękę trochę wyżej podniósł po tych lewych sierpowych. No widać, że Pulev woli walczyć na dystansie, nie lubi jak jest klincz. Dużo zwodów przed akcjami Puleva, widać tutaj jest, no już opanował chyba sytuację po tej bardzo nieszczęśliwej dla niego pierwszej rundzie. Szafują na razie te lewe proste głównie. Przypominamy, niepokonany Pulev, natomiast Klitschko 3 przegrane z Rossem Furytym w 1998 roku w Kijowie. 11 runda poddał go sekundant. Przegrana z Corym Sandersem 2003, druga runda TKO z Lamonem Brewsterem 2004, piąta runda TKO i znów zachwiał się po tym prawym Pulev. Bardzo mocny prawy prosty takiego za dystansu, z krokiem w przód. Bardzo łatwo trafił Puleva tym prawym nad lewą ręką. Oraz zmiana scenariusza i myślę, że to jest no, początek końca tego pojedynku. Trzeci knockdown. Trzeci raz po lewym sierpowym leży Pulev. Pokazuje, że jest w stanie walczyć. Klitschko dąży do wygranej przed czasem. No strzelił prawym. Jeszcze raz lewy. Teraz musi klinczować Pulev. Nie ma wyjścia. To dramatyczny pojedynek, szczególnie dla Puleva. Wszyscy dał się, oglądają tak, to zaskoczyć, na stojąco. Zaskoczyć, dał się raz atakiem z lewej ręki, raz z prawej. Ale końcówka tej rundy trochę chaotyczna ze strony Klitschko po takiej przewadze, prawda? Cała siła.
No i rzeczywiście tutaj to określenie Michaela Buffera, let's get ready to rumble, przygotujcie się na wielkie grzmoty, jest wyjątkowo uzasadnione. Shannon Briggs, ten stoker, który prześladuje, ależ ten prawy, prosty, proszę popatrzeć, jakaż to jest siła, rzeczywiście to jest stalowy młot. Teraz Kliczko widać, że jest zdenerwowany. Pulev mówi mu, że ma wszystkie atrybuty wielkiego mistrza. Poza jednym, walczy jak dziewczynka. No, ta dziewczynka posłała go 3 razy lewymi sierpowymi na deski, no i raz prawym. A teraz znakomity cios z kolei Puleva, proszę. I zamroczony jest, no może nie tak bardzo jak wtedy Pulev, ale odczuł te ciosy Kliczko. No trafił tym prawym krzyżowym, szedł, lewą ręką wydystansował Pulev, doskonała akcja. Teraz próba prawego prostego na tułów. No trochę zmiana scenariusza w stosunku do tej pierwszej części pojedynku. No to jedna z najlepszych, najbardziej emocjonujących, dramatycznych walk Kliczki w ostatnich latach. Ożywiła się bułgarska kolonia, doping dla Puleva. Czeka Kliczko tutaj na ten atak z prawej ręki, widać wyraźnie ustawia się, lewy na tył przygotowuje. 38 lat ma Pulev, ale Kliczko, ale twierdzi, że w ogóle nie czuje tego wieku. I znów zaskoczył go Pulev. Stary bokserski frazes mówi, że bokserzy z wiekiem najbardziej tracą szybkość. No tutaj tego nie widzieliśmy. On mówi, ja jestem coraz szybszy i mam coraz lepszą koordynację. Zatrzymałem swój biologiczny zegar. No, no to wygląda. Tak, też wygląda rzeczywiście Kliczko doskonale. Natomiast jestem jak na razie no, bardzo zaskoczony tą odpornością Puleva, bo przecież po takich mocnych ciosach doszedł do siebie, był na granicy praktycznie przegrania walki przed czasem i wrócił do gry w czwartej rundzie. No i znów zaczyna się to samo. Lewe, proste, Puleva. I wydaje się, że w tych momentach, kiedy zaczyna osiągać przewagę, jest kontra. I znów jest kontra. Prawy, krzyżowy. To co wspomnieliśmy, prawa ręka, czeka tutaj Kliczko po raz kolejny ten sam scenariusz, raz prawy, raz lewy, lewy sierpowy po zwodzie, po obniżeniu takiej pozycji, biorąc pod uwagę doskonałe warunki fizyczne Kliczki, przekłada tu na lewą nogę i stąd ta skuteczność tych lewych sierpowych. Jeszcze jeden lewy sierpowy, ale tym razem zablokowany. No ma trochę roboty Tony Wicks, potężni faceci, 111,5 kg Kliczko, 112 Pulev. Rozerwać ich z tego klinczu nie jest łatwo. I znów, no ale teraz już przygotowany na te lewe sierpowe jest Pulev. Brawa publiczności na stojąco, super walka. Narożnik Puleva. W jego narożniku jest, widzimy też jego brat, młodszy o 2 lata. Brat Tervel. Też boksuje, zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Tam finał przegrał z Ukraińcem Usykiem, 5-21. Usyk teraz na zawodowych rynkach. No widzimy, jakie jednak niebezpieczne są te ciosy Puleva. Jonathan Banks w narożniku Kliczki, były czempion w Cruiser, walczył z Tomkiem Adamkiem o mistrzostwo świata IBF Cruiser Prudential Center w 2009 roku, przegrał przez knockout w 8 rundzie, walczył też we Wrocławiu w 2012 roku z Bakurinem. No i ten był asystentem Emanuela Stewarta, przejął po jego śmierci trenowanie Kliczki.
I znów próbuje Kliczko ustawić Kulewa pod ten prawy prosty, albo prawy krzyżowy i teraz trafił, ale wytrzymuje wszystko i proszę, jeszcze kontruje Kulew. Niesamowitą odporność tutaj na ciosy pokazuje Kulew. Oczywiście po wcięciu dwóch ciosów i z prawej, z lewej ręki próba kontrataku ze strony Kulewa, trochę jakby tą sytuację przerwa sędzia ringowy, który dzisiaj w tym pojedynku będzie miał sporo pracy, jeśli walka będzie trwała jeszcze parę rund. Podbite lewe oko Kulewa. Ale to nie jest groźna kontuzja, tak, która absolutnie będzie miała wpływ na przebieg tego pojedynku. Tak, próbuje Kliczko trafić tym prawym, ale bardzo umiejętnie skraca dystans. Kulew wkładając tułów na prawą stronę. No i powiedzmy sobie szczerze, każda runda i każda minuta jest dla Kulewa przepustką do może sprawienia sensacji, aczkolwiek no na razie zdecydowanie prowadzi po lockdownach Kliczko. No ale przypomnijmy sobie walkę Kliczkę z Rossem Purityn też, obijał Purityego i w 11 rundzie tak się zmęczył, że przegrał i teraz jeszcze raz Kulew zaskakuje Kliczkę, to nie jest łatwa walka dla Kliczki, chociaż miał już rywala 3 razy na deskach i teraz po raz czwarty. Lewy sierpowy po zwodzie, no teraz myślę, że chyba koniec. Tak. I koniec. Ale dał z siebie wszystko Kulew. Lewe sierpowe tutaj przesądziły o tym pojedynku. Nieprzytomny Kulew jest. Pociesza go brat. Wydawałoby się, że największe niebezpieczeństwo jest minęło, z prawej ręki. Tak. Z prawej ręki ze strony Kliczko. Zwód lewy sierpowy. I po raz kolejny dał się zaskoczyć Kubrat Kulew tym ciosem. No niesamowita walka, wspaniałe zwycięstwo Kliczki, małżonka już przekazuje jakieś tam informacje chyba do rodziny. Wspaniale przygotowany fizycznie był Kliczko. On twierdził, że tajemnica jego tego wspaniałego przygotowania fizycznego to jest trening płuc, codziennie pływa 300 metrów, nurkuje, starają się być jak najdłużej pod wodą bez powietrza. Jego rekord to 3 minuty 5 sekund. Niewiarygodne, ale jest wiele sygnałów dochodziło do bardzo skutecznych metod treningowych Władimira Kliczko i to jego sposób walki i wyniki, jakie uzyskuje, oczywiście biorąc pod uwagę wszystko.